przygotowując się do realizacji spotu dla województwa kujawsko-pomorskiego, poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. I właśnie te osoby sprawiły, iż postanowiliśmy, że w naszym spocie wystąpią prawdziwi bohaterowie w prawdziwych miejscach. Zapraszamy, poznajcie ich. Było to bardzo dla mnie zaskakujące, że pojawiła się jakaś ekipa. Zabawy to może nie, byłem bardzo spięty. Stelarka ma niewiele może wspólnego z filmem, ale jakoś mam nadzieję, że udało się połączyć to wszystko. Myślę, że zdecydowanie lepiej wychodzi mi praca przy maszynach niż na planie filmowym. Goszczy zeszły się nasze drogi, więc bardzo cieszymy się, że mogliśmy brać udział w nagraniu spotu promującego nasze województwo. Na co dzień mieszkamy w Bydgoszczy, ale ja pracuję w Toruniu, w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Ja w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wyjątkowa bryła, architektura obiektu przyciąga nie tylko muzyków, artystów, scenografów, reżyserów, ale także filmowców i fotografików, z czego bardzo się cieszymy. Co mogę powiedzieć o samej Bydgoszczy, to, że w bardzo dużym stopniu pomogła mi w mojej karierze. To ludzie, których spotkałem na swojej drodze, sprawili, że teraz robię to na takim poziomie, na jakim mogliście przed chwilą zobaczyć. W Sołeckim Centrum Kultury możecie Państwo znaleźć tutaj mnóstwo możliwości, dzięki którym będziecie mogli rozwijać swoje pasje. Muzyka to jest coś, co kocham, co siedzi w moim sercu, a z tym miejscem jestem związany odkąd pamiętam. Działo się tu wiele wspaniałych rzeczy, wiele wspaniałych projektów. Jesteśmy w Nakle nad Nowotecią, w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. I mieliście Państwo okazję nagrać uczniów tej klasy, którzy wykonywali różne zajęcia, różne czynności związane z przyszłym zawodem. Lubimy tu być! Wydział Nauk Historycznych to oczywiście piękny budynek, to wspaniała instytucja, to lata tradycji, ale nie byłoby tej tradycji, nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie ludzie, którzy tworzą ten wydział, którzy przychodzą, aby poszerzać swoje horyzonty i realizować swoje pasje. To studenci, którzy w ramach swoich studiów realizują swoje marzenia. Cześć, mam na imię Martyna, jestem z Grudziądza. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteście, że mogę z Wami nagrywać ten spot. Jestem aktywną mamą, prowadzę zajęcia fitness, w tym dla kobiet w ciąży. Dzisiaj na drugim poziomie u nas w klubie Awangarda został nagrywany spot dla województwa kujawsko-pomorskiego z uczestnictwem młodych ludzi. Dobrze się bawili. Nagraliśmy to, co musieliśmy nagrać i zapraszamy do oglądania. Dlaczego lubię tu być? Po pierwsze dlatego, że będąc tutaj mogę robić biznes z kim chcę i mogą być to również ludzie spoza tego regionu, mało tego spoza tego kraju. Dlaczego też tutaj lubię być? Bo są tutaj ludzie, z którymi jest mi po drodze. Jestem bardzo zadowolony jako prezes, że Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie może promować region w sporcie. Jedziemy! To był bardzo udany trening, prawda, trenerze? No, jak najbardziej. Ja jestem szczęśliwy, że w tym roku zaliczyłem taki sukces, że ze złotą medalistką z Igrzysk w Rio mogłem popływać w weekend. Tak, sport łączy pokolenia. Dziś tak nasz jest. Duet Lotto Bydgoszczy na przystani we Włocławku. Lubimy tutaj być, tak. Prawda? Lubimy tutaj być. Lubię tu być. Lubię tu być. Lubię tu być. Lubimy tu być. Mimo pogody, która nas nie rozpieszczała, za nami ostatni, piąty dzień zdjęciowy spotu dla regionu kujawsko-pomorskiego. 24 bohaterów w 11 lokalizacjach i jeszcze więcej osób, których nie widać, a dzięki których zaangażowaniu powstał ten spot. Dziękuję Wam wszystkim.
Witam Państwa serdecznie na finale trzeciej edycji testu wiedzy znani i nieznani z Kujawsko-Pomorskiego. Test jest jednym z elementów obchodzonego właśnie święta województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie wszystkich finalistów. Witam serdecznie wszystkich widzów, którzy obserwują nas podczas transmisji live na Facebooku. I zapraszam do naprawdę dobrej zabawy. Zanim zaczniemy, zanim wytłumaczę zasady, zanim przedstawię wszystkich uczestników, poproszę o zabranie głosu pana Sławomira Kopyścia, członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Witam Państwa, witam wszystkich uczestników tego znakomitego konkursu. Przypominam, że w konkursie wzięło udział ponad 400 mieszkańców naszego regionu i wykazali się oni olbrzymią wiedzą na temat osób znanych i nie do końca znanych w naszym regionie. Dzisiaj mamy 18 spośród tych, którzy wzięli w tym udział, 18 najlepszych. Życzę Państwu, żebyście Państwo znaleźli tutaj swoją osobistą satysfakcję, a każdy z Państwa już jest zwycięzcą. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Przypomnę teraz zasady, według których przebiegać będzie dzisiejszy finał. Cały finał konkursu Znani i Nieznani przebiega oczywiście w formule zbliżonej do teleturnieju 1 z 10. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja. Uczestnicy zajęli już miejsca w kolejności alfabetycznej i przed każdym z Państwa znajdują się dwie zapalone lampki, które symbolizują dwie szanse. W pierwszym etapie finału uczestnicy będą po kolei odpowiadać na pytania czytane przeze mnie. Pytania będą się również wyświetlały w postaci slajdów tutaj na ekranie. Potem, gdy skończę czytać pytanie i odpowiedzi, uruchomi się 10-sekundowe odliczanie. I w tym czasie należy udzielić poprawnej odpowiedzi. Nie trzeba koniecznie mówić tego pełnym zdaniem, wystarczy powiedzieć A, B, C lub D. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi zawodnik będzie zmuszony wyłączyć jedną z lampek. Jeżeli udzieli dwóch błędnych odpowiedzi, powinien wyłączyć również drugą lampkę, cofnąć się i zająć miejsce na krześle. Odpadnie wówczas z tej rundy finału. Ten etap finału będzie trwał do momentu, w którym nie pozostanie 10 zawodników. Po tej rundzie od razu przejdziemy do rundy drugiej. W rundzie drugiej zawodnicy będą zadawać sobie pytania nawzajem. Jeśli zawodnik będzie miał wyłączoną jedną z lampek, będzie miał możliwość wyznaczenia samego siebie do odpowiedzi, aby odzyskać wcześniej utraconą szansę. Tylko warto pamiętać o tym, że taką możliwość może wykorzystać tylko raz w czasie całej gry. W przypadku błędnej odpowiedzi zawodnik będzie musiał wyłączyć lampkę i, tak jak powiedziałem wcześniej, zająć miejsce na krześle. Do ścisłego finału przejdzie troje najlepszych zawodników. Na środku sali rozegra się finałowy, decydujący etap, w którym każdy z finalistów na nowo otrzyma dwie szanse, czyli dwie zapalone lampki. Będę zadawał pytania finalistom. W momencie, gdy choćby jeden z nich udzieli dwóch poprawnych odpowiedzi, zyska prawo do wyznaczenia innego zawodnika do odpowiedzi na to pytanie lub może przyjąć to pytanie na siebie. Wówczas, jeżeli przyjmie to pytanie na siebie i odpowie poprawnie, zyskuje podwójną liczbę punktów. W rozgrywce finałowej warto pamiętać, że nie ma możliwości odzyskiwania finałowych szans, tak jak w rundzie drugiej. Zwycięzcą zostanie ten, kto zachowa minimum jedną szansę w wypadku, gdy pozostali zawodnicy stracą obie szanse, lub w przypadku, gdy wyczerpie nam się pula pytań, gracze będą mieli jeszcze szansę, zwycięży ten, kto zgromadzi najwięcej punktów, które będą widoczne tutaj na ekranie po mojej prawej stronie. W przypadku remisu będę zadawał dodatkowe pytania, aż do popełnienia pierwszego błędu przez któregoś z graczy. Mam nadzieję, że zasady są jasne. Chciałbym teraz przedstawić Państwu zawodników dzisiejszego finału. Prosiłbym każdego z Państwa o przedstawienie się i opowiedzenie kilku słów o sobie. Zawodnik numer jeden, pan Radosław Babiński. Dzień dobry. Przyjechałem z Wrocławka, jestem nauczycielem. Interesuję się muzyką i sportem. W wolnych chwilach lubię jeździć na rowerze, grać w tenisa ziemnego. Dziękuję. Zawodniczka numer dwa, pani Henryka Baczewska. Dzień dobry. Przyjechałam z mojej miejscowości Dwieżno w gminie Chełmża. Pracuję w zakładzie budowlanym jako przedstawiciel handlowy. W wolnych chwilach interesuję się głównie piłką siatkową i żużlem. Zawodniczka numer 3, pani Natalia Baczewska. Dzień dobry Państwu. Przyjechałam z Chełmży. Studiuję na 5 roku fizjoterapii na Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Pracuję już w zawodzie aktualnie. Interesuję się głównie anatomią i sportem. Dziękuję. Zawodnik numer 4, pan Eugeniusz Brejski.
Przyjechałem z Włocławka, a pracuję w Chełmży, w cukrowni w Chełmży. Zawodniczka numer 5, pani Iwona Dąbrowska. Dzień dobry, jestem z Torunia. Od 2 lat prowadzę własną firmę. Interesuję się teatrem, filmem, fotografią. Zawodnik numer 6, pan Jerzy Donajski. Przyjechałem z niewielkiej wsi Bolana Konowska w powiecie włocławskim. Gro życia spędziłem jednak w Czerniewicach, również to jest wieś gminie Choceń, prawie 42 lata. Jestem pasjonatem turystyki rowerowej. Jeżdżę na rowerze od 6 roku życia. Myślę, że kilka razy objechałem Równik, a może i Kulę Ziemską. Właściwie jeżdżę codziennie. Jeździłem na różne rajdy rowerowe, zwiady. To uwielbiam. Również jestem pasjonatem sportu. Obecnie pozostało mi trenowanie tenisa stołowego. Myślę, że jeszcze nie jednego młodzieńca ogrywam, bo odnoszę sukcesy na tym odcinku od 14 roku życia, kiedy się nauczyłem grać. Również pasjonuję się rozwiązywaniem rozgrywek umysłowych, szczególnie szarat, krzyżówek różnego typu. No, mam 2 wspaniałe córki dorosłe, które niestety są na innym kontynencie i mam tylko jednego wnuka, nad czym ubolewam. Bardzo dziękuję, panie Jerzy, i gratulujemy zainteresowań, szczególnie tych sportowych. Dziękuję. Dodam może jeszcze, że jestem działaczem społecznym i pełnię funkcję radnego powiatowego. Bardzo dziękujemy. Zawodniczka numer 7, pani Dorota Gajos. Przyjechałam ze Szczelna, jestem rolniczką i lubię rozwiązywać krzyżówki. Bardzo dziękuję. Zawodnik numer 8, pan Stanisław Gajos. Przyjechałem z okolic Szczelna, jestem obecnie rencistą. Staram się uprawiać różne sporty, żeby zachować sprawność fizyczną. Zawodnik numer 9, pan Filip Grupa. Dzień dobry, przyjechałem z Chełmży, aktualnie się niczym nie zajmuję. Zainteresowania lubię sport i muzyka. Zawodnik numer 10, pan Sławomir Wardecki. Dzień dobry, pochodzę z Bartoszyc, obecnie mieszkam we Włocławku, a pracuję w niewielkiej miejscowości w szkole podstawowej w Śmiłowicach, jestem nauczycielem. Zawodniczka numer 11, pani Maria Jarzębowska. Przyjechałam z Brodnicy, prowadzę własną działalność, interesuję się szarciarstwem i sudoku. Dziękuję. Zawodnik numer 12, pan Andrzej Jarzębowski. Przyjechałem z Brodnicy, zajmuję się budownictwem, pasjonuję się sportem, szczególnie kolarstwem. Dziękuję. Zawodniczka numer 13, pani Małgorzata Klockowska. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Klockowska, pochodzę ze Żnina. Pracuję jako specjalista pracy socjalnej w Żninie. Zawodniczka 14, pani Kamila Kondej. Dzień dobry, mieszkam w Brodnicy, jestem tegoroczną maturzystką. Interesuję się geografią, teatrem i sportem. Zawodniczka z numerem 15, pani Aleksandra Pawłowska. Dzień dobry, przyjechałam ze Świętosławia. Jestem absolwentką filologii polskiej tutejszego uniwersytetu. Moje zainteresowania to film i muzyka. Zawodnik 18, pan Michał Szymczak. Witam państwa. Przyjechałem z Włocławka. Z zawodu jestem informatykiem. Moje zainteresowanie to sport i turystyka. Zawodnik 19, pan Piotr Wojciechowski. Witam państwa. Mam 19 lat. Przyjechałem z Włocławka. Moje zainteresowania to sport oraz motoryzacja. I zawodniczka z numerem 20, pani Janina Zalewska. Przyjechałam z stolicy Kujaw Zachodnich, z Inowrocławia. Z zawodu jestem nauczycielką. Interesuję się historią, geografią oraz problemami współczesnymi świata. Bardzo państwu wszystkim serdecznie dziękuję. I myślę, że bez zbędnego zwlekania możemy przejść już do właściwej części naszego dzisiejszego spotkania i zadać pierwsze pytanie. Proszę tylko pamiętać o tym, żeby odpowiadać głośno i wyraźnie, tak, żebym usłyszał zarówno ja, jak i komisja, ale też widzowie, którzy nas obserwują. I proszę pamiętać o wyłączaniu swoich lampek, o tym też będę przypominał na bieżąco. Pierwsze pytanie. W maju 2016, dla zawodnika numer 1, naturalnie zaczynamy, jeszcze pozwolę sobie wyjaśnić, zaczynamy po kolei, idziemy w prawą stronę, gdy skończymy na pani Janinie, wracamy z powrotem do zawodnika numer 1 i zadaję pytania do momentu, w którym nie zostanie 10 zawodników. I teraz już oficjalnie pierwsze pytanie. W maju 2016 roku tytuł honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego nadano Krzysztofowi Herdzinowi, Rafałowi Blechaczowi, Irenie Santor, Janowi Nowickiemu. Odpowiedź A.
Niestety, panie Radosławie, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. Tytuł honorowego obywatela województwa nadano Rafałowi Blechaczowi. Pytanie dla zawodniczki z numerem 2. Ile lokalnych grup działania funkcjonuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? 28, 38, 25 czy 30? Wydaje mi się, że odpowiedź numer C. Niestety, i tym razem jest to błędna odpowiedź. Na terenie województwa funkcjonuje 28 lokalnych grup działania. Pytanie wyłączone. Pytanie nie było łatwe, więc nie ma się rzeczywiście co martwić. Przyznam, że pytania mogą Państwa czasami zaskoczyć, ale wierzę, że jesteście Państwo dobrze przygotowani, żeby odpowiedzieć i na te trudniejsze, które przygotowaliśmy. Pytanie dla zawodniczki z numerem 3. 2017 rok jest obchodzony w Bydgoszczy jako rok bydgoskiego harcerstwa. Na pamiątkę jakiego wydarzenia? Rocznicę utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego, udziału harcerzy w obronie miasta we wrześniu 1939 roku, 50. rocznicy powołania do życia pierwszej drużyny harcerskiej, czy 100. rocznicy utworzenia pierwszej drużyny harcerskiej w Bydgoszczy? Myślę, że jest to odpowiedź D. Jak najbardziej. 100. rocznica utworzenia pierwszej drużyny harcerskiej w Bydgoszczy. Bardzo dobrze. Przechodzimy do zawodnika numer 4. I pytanie dla pana Eugeniusza. W jakiej miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego zlokalizowane jest Muzeum Ściśle Tajne? W Mogilnie, w Rypinie, w Tryszczynie czy w Sępólnie Krajeńskim? Odpowiedź C. Jak najbardziej. Jak widać, nie jest to aż tak ściśle tajne muzeum. Pytanie kolejne dla zawodniczki numer 5. Zamek w Golubiu Dobrzyniu słynie z turniejów rycerskich. Innym ważnym wydarzeniem są tu organizowane od lat konkursy klasomówcze, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie czy plenery malarskie? Odpowiedź A. Która? Jeszcze raz? A. A? Jak najbardziej konkursy klasomówcze. Bardzo dobrze. Prosiłbym tylko o głośne i wyraźne informowanie, żeby nie okazało się, że skończy nam się czas, a odpowiedź nie padnie. Kolejny zawodnik z numerem 6. W jakich miejscowościach naszego regionu funkcjonują tężnie, dzięki którym można zażyć inhalacji solankowych? W Inowrocławiu, w Ciechocinku, w Grudziądzu, we wszystkich tych miejscowościach. Odpowiedź D, we wszystkich tych miejscowościach, zarówno w Inowrocławiu, w Ciechocinku, jak i w gminie Grudziądzu również. Jak najbardziej pełna i jak najbardziej poprawna odpowiedź. Zawodniczka numer 7. W 2016 roku 4 zawodniczki reprezentujące województwo kujawsko-pomorskie wróciły z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro z medalami. Aż 3 z nich reprezentują jeden klub sportowy. Jest to UKS Kopernik Bydgoszcz, Wisła Grudziądz, Lotto Bydgoszcz czy Gopło Kruszwica? B. Odpowiedź B. Niestety, prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Lotto Bydgoszcz. Zawodnik z numerem 8. Słynny na całą Polskę festiwal smaku odbywa się w Grucznie, w Grudziądzu, w Golubiu czy w Górznie? A, w Grucznie. Jak najbardziej. A każdy, kto był na festiwalu smaku, wie, że warto tam wracać. Zawodnik z numerem 9. Pytanie dla pana Filipa. W 2016 roku sieć dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego powiększyła się o obwodnice. Włocławka, Brodnicy, Nakła czy Inowrocławia? Odpowiedź B. Jak najbardziej wybudowano obwodnicę Brodnicy. Zawodnik numer 10. W 2016 roku na budynku jednego z urzędów naszego regionu umieszczono pasiekę, włączając się w ideę promowania hodowli pszczół w miastach. Pasieka powstała na dachu Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym w Toruniu, Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Inowrocławia czy Delegatury Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku? Odpowiedź A. Jak najbardziej pszczoły zapewne latają teraz nad naszymi głowami. Zawodniczka numer 11, pani Maria. W 2016 roku Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków otrzymało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za odbudowę zabytkowego dworu Orpiszewskich. Znajduje się on w Szpitalu Górnym, Brzeziu, Kłupce czy Dąbiu Kujawskim? Odpowiedź C. Jak najbardziej. Poprawna odpowiedź. Znajduje się on w Kłupce. Zawodnik z numerem 12. W tym roku po raz 15 odbędzie się rekonstrukcja historyczna Bitwa pod Koronowem.
jaka impreza jej towarzyszy? Jarmark dominikański, jarmark cysterski, charytatywny rajd rowerowy czy koronowskie smaki lata? Odpowiedź A. Niestety jarmark dominikański odbywa się w Gdańsku, natomiast przy okazji bitwy pod Koronowem odbywa się jarmark cysterski, czyli odpowiedź, no, odpowiedź B. Dziękuję za zgaszenie światełka. Zawodniczka z numerem 13. Bydgoskie Eksplozeum nagrodzone zostało niedawno certyfikatem najlepszego produktu turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej. Co mieściło się w tym obiekcie w czasie II wojny światowej? Fabryka produkująca karabiny, skład amunicji, wytwórnia amunicji czy fabryka nitrogliceryny? Odpowiedź D. Jak najbardziej. Odpowiedź D, czyli fabryka nitrogliceryny. A wszystkim widzom, którzy jeszcze nie byli w Eksplozeum, serdecznie polecamy, to naprawdę niesamowite przeżycie. Kolejna zawodniczka, pani Kamila. W grudniu 2016 roku w Toruniu odbył się koncert jednej z największych gwiazd światowej estrady. Był to koncert Stinga, Madonny, Roda Stewarta czy zespołu Deep Purple? Stinga. Jak najbardziej, choć i pozostałymi gwiazdami pewnie byśmy nie pogardzili. Pytanie dla zawodniczki z numerem 15. Przygotowania do budowy jakiej lub jakich dróg ekspresowych są obecnie prowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? S7 i S17, S8, S5 i S10 czy S12? Odpowiedź C. Zdecydowanie i każdy kierowca również się z niej ucieszy. Zawodnik z numerem 18. Gdzie w Toruniu stoi odsłonięty w 2010 roku pomnik Władysława Raczkiewicza? Na placu teatralnym przy gmachu, przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przed gmachem Książnicy Kopernikańskiej, przed budynkiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika czy u zbiegu ulic Piastowskiej i placu Świętej Katarzyny? Odpowiedź A. Zdecydowanie na placu teatralnym. Zawodnik z numerem 19. Stolica województwa pomorskiego w latach 1919-1939 mieściła się w Gdyni, Toruniu, Tczewie czy Chełmnie? Odpowiedź D. Niestety stolica województwa pomorskiego w tych latach mieściła się w Toruniu. Proszę o zgaszenie jednej lampki. Dziękuję. Zawodniczka z numerem 20, pani Janina. Która z toruńskich instytucji zapewnia swoje istnienie decyzji Władysława Raczkiewicza? Konserwatorium Muzyczne, dziś Zespół Szkół Muzycznych, Dyrekcja Lasów Państwowych, Komunalna Kasa Oszczędności w gmachu zwanym dziś popularnie Harmonijką, czy Dyrekcja Pomorskiej Kolei Państwowej? D. Niestety Władysław Raczkiewicz zdecydował o powstaniu Konserwatorium Muzycznego. Prosiłbym jeszcze raz kliknąć. O, lampka zgasła, szansa utracona. Po pierwszej rundzie pytań przechodzimy od razu do kolejnych pytań, więc wracam do pana Radosława. W ramach idei Wielkiego Pomorza, którą realizował Władysław Raczkiewicz, w kwietniu 1938 roku do województwa pomorskiego wcielono powiaty. Bydgoski, Inowrocławski, Lipnowski, Mogileński, Szubiński i Wyżyski, Brodnicki, Bydgoski, Działdowski, Inowrocławski, Lipnowski, Włocławski i Wyżyski, Bydgoski, Inowrocławski, Lipnowski, Nieszawski, Rypiński, Szubiński, Włocławski i Wyżyski. Czy odpowiedź D? Bydgoski, Inowrocławski, Nieszawski, Szubiński, Wąbrzeski i Włocławski. Odpowiedź B. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Bardzo dziękuję panu Radosławowi, który zajmie miejsce na krzesełku. Zostało w tym momencie 17 zawodników. Przechodzimy do pani Henryki z drugim pytaniem w tej rundzie. Władysław Raczkiewicz, zanim został wojewodą pomorskim, stał na czele Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Skarbu czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Odpowiedź A. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nieszczęśliwie się rozpoczęła nam ta druga runda pytań. Przechodzimy do zawodniczki z numerem 3, do pani Natalii. Zanim Władysław Raczkiewicz objął stanowisko wojewody pomorskiego, był także wojewodą nowogródzkim, wileńskim i krakowskim, poznańskim, poleskim i wileńskim, nowogródzkim, poleskim i tarnowskim, krakowskim, poznańskim i wołyńskim. Odpowiedź A. Jak najbardziej zgadza się. Władysław Raczkiewicz był wojewodą nowogródzkim, wileńskim i krakowskim. Przełamaliśmy pas Władysława Raczkiewicza. Przejdźmy do pana z numerem 4.
5 września 1939 roku, kiedy Toruń zajmowały wojska niemieckie, Władysław Raczkiewicz opuścił Polskę i wyjechał do Anglii, Francji, USA czy Kanady? Odpowiedź B. Tak, Władysław Raczkiewicz wyjechał do Francji. Zawodniczka z numerem 5. Piastując stanowisko wojewody pomorskiego, Władysław Raczkiewicz pomieszkiwał w Toruniu. W pomieszczeniach budynku Policji Miejskiej i Aresztu, dziś budynek Urzędu Miasta. Przy ulicy 3 Maja, obecnie ulica Uniwersytecka, przy ulicy Fredry 8, dziś siedziba Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, czy przy ulicy Chopina 8? Przy ulicy Fredry 8. Jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Zawodnik z numerem 6. Partnerskie relacje z którą gruzińską prowincją, rodzinnym regionem Władysława Raczkiewicza, nawiązały władze województwa kujawsko-pomorskiego? Z Górią, z Kachetią, z Imertią, z Dolną Karlitią? Hatlią. Z Kachetią. Niestety relacje zostały nawiązane z Imertią. Nie było to łatwe pytanie, również do przeczytania. Proszę o zgaszenie jednej lampki. Bardzo dziękuję. Zawodniczka z numerem 7. W którym regionalnym muzeum przechowywany jest obszerny zbiór odręcznych listów prezydenta Władysława Raczkiewicza? W Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Muzeum Miejskim imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, czy w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy? Odpowiedź D. Jak najbardziej. W Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy. Zawodnik z numerem 8. Miejscem pracy wojewody Władysława Raczkiewicza był gmach urzędu mieszczący się w Toruniu. Przy Fosie Staromiejskiej 3, dziś Kolegium Majus UMK, przy ulicy Żeglarskiej 7, przy Rynku Staromiejskim 4, przy ulicy Łaziennej 1. C. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Przy Fosie Staromiejskiej 3. Dziękuję panie Stanisławie za zgaszenie lampki. Zawodnik z numerem 9. Pytanie dla pana Filipa. Kiedy 17 lipca 1936 roku Władysław Raczkiewicz przyjeżdżał pociągiem do Torunia objąć stanowisko wojewody pomorskiego, na dworcu orkiestra przywitała go grając Boże coś Polskę, My pierwsza brygada, O mój rozmarynie czy Wojenko, Wojenko? Odpowiedź D. Niestety to błędna odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. My pierwsza brygada. Pytanie dla pana Sławomira. Władysław Raczkiewicz rozpoczął swoją pracę jako nowy włodarz Pomorza od narady z dowódcami wojskowymi na Pomorzu, wizyty u biskupa Stanisława Okoniewskiego, diecezja chełmińska, objazdu miasta oraz lustracji w starostwie grodzkim w Toruniu, czy obiadu z Antonim Boltem, prezydentem Torunia? Myślisz odpowiedź D. Niestety, a może stety, Władysław Raczkiewicz zajął się pracą, czyli objeżdżał miasta i lustrował starostwo grodzkie w Toruniu. Proszę o zgaszenie jednej szansy. Pytanie kolejne dla pani Marii. Znów Władysław Raczkiewicz. Do najważniejszych dokonań Władysława Raczkiewicza jako wojewody pomorskiego zalicza się rozbudowę sieci muzeów miejskich, budowę Uniwersytetu Muzycznego w Bydgoszczy, dynamiczny rozwój przemysłu wydobywczego, przygotowanie i konsekwentne wdrażanie programu przemian poprawiających wizerunek i kondycję województwa pomorskiego. Odpowiedź D. Jak najbardziej. Tym bardziej, że miał spore doświadczenie w podobnej pracy w innych miejscach. Kolejna osoba, zawodnik z numerem 12, pan Andrzej. Dzięki działaniom Władysława Raczkiewicza 1 września 1937 roku odbyła się uroczystość inaugurująca Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy czy produkcji w zakładach tłuszczowych w Kruszwicy. Odpowiedź B. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu. Proszę o zgaszenie lampki. Niestety pan Andrzej odpada z tego etapu naszej zabawy. Zawodniczka z numerem 13. Pytanie do pani Małgorzaty. W połowie 1937 roku wojewoda Władysław Raczkiewicz oraz wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski wspólnie planowali budowę autostrady Bydgoszcz-Warszawa, Bydgoszcz-Gdynia, Bydgoszcz-Toruń czy Toruń-Kraków? Odpowiedź B. Bydgoszcz-Gdynia. Jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Zawodniczka z numerem 14, pani Kamila. Podaj dokładną datę urodzin Karola Wojtyły.
nie Władysława Raczkiewicza tym razem. 18 maja 1920 roku, 4 lipca 1922 roku, 3 czerwca 1919 roku czy 27 kwietnia 1921 roku? 18 maja 1920 roku. Jak najbardziej jest to absolutnie poprawna odpowiedź. Przechodzimy do zawodniczki z numerem 15 do pani Aleksandry. Jak w dzieciństwie najbliżsi nazywali zdrobniale Karola Wojtyłę? Korek, Lolek, Wojtek czy Bolek? Odpowiedź B. Jak najbardziej, Lolek. Przechodzimy do zawodnika numer 18. Co Karol Wojtyła najchętniej jadał w wadowickiej cukierni? Pączki, eklery, kremówki czy drożdżówki z kruszonką? Kremówki. Tak, to oczywista odpowiedź, bardzo dobrze. Zawodnik numer 19. W 1958 roku ksiądz Wojtyła przyjął święcenia biskupie z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Gdzie to wydarzenie miało miejsce? W bazylice w Wambierzycach, w katedrze na Wawelu, w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Wałbrzychu czy w kolegiacie Głogowskiej? Odpowiedź B. Tak, w katedrze na Wawelu, jak najbardziej. Pytanie dla pani Janiny. Jakim pseudonimem podpisał Karol Wojtyła napisane przez siebie na początku lat 60. dramaty Przed sklepem jubilera oraz Promieniowanie ojcostwa? Andrzej Jawień, Stanisław Agruda, Piotr Jasień, Jeremi Jaskółka. Andrzej Jawień, A. Odpowiedź A. Jak najbardziej, pani Janino, jest to poprawna odpowiedź. Karol Wojtyła publikował pod pseudonimem Andrzej Jawień. Po tej rundzie wracamy raz jeszcze, bo wciąż mamy... Dopiero 3 zawodników odpadło z tej rundy, a przypominam, żeby przejść do rundy drugiej, musi na sali zostać 10 zawodników. Zatem zaczynamy od pani Natalii. W którym głosowaniu konklawę kardynałów wybrało Karola Wojtyłę na papieża? W pierwszym, w trzecim, w piątym czy w ósmym? Niestety nie było to łatwe głosowanie. Dopiero w 8 udało się wybrać Karola Wojtyłę na papieża. Proszę o zgaszenie jednej z lampek. Zawodnik numer 4, pan Eugeniusz. Podaj dokładną datę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. 16 października 78 roku, 16 października 79 roku, 26 października 1978 roku czy 26 października 1979 roku? Odpowiedź A. Tak, to poprawna odpowiedź. Zawodniczka z numerem 5. Ile łącznie Jan Paweł II odbył oficjalnych podróży apostolskich do Polski? 6, 7, 8 czy 9? 8. Jak najbardziej. W tym pytaniu nie można było się pomylić o jedną odpowiedź. 8 podróży. Zawodnik z numerem 6, pan Jerzy. Podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku Jan Paweł II wypowiedział po raz pierwszy słynne słowa. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Gdzie miało to miejsce? Bardzo dziękuję, nawet nie musiałem czytać odpowiedzi. Jest to oczywiście poprawna odpowiedź. I przechodzimy w takim razie dalej do pani Doroty. W rok po zamachu Mahmeta Alego Akczy na Jana Pawła II w 1981 roku Jan Paweł II udał się w pielgrzymkę dziękczynną do Loreto, Mediolanu, Fatimy czy do Rzymu? Fatimy. Jak najbardziej pojechał podziękować do Fatimy. Zawodnik z numerem 8. Jan Paweł II nazywany był papieżem pielgrzymem. Ile łącznie odbył pielgrzymek podczas swojego pontyfikatu? Oczywiście chodzi o zagraniczne pielgrzymki. 98, 104, 108 czy 112? A, 98. Niestety poprawną odpowiedzią jest B. Pielgrzymek było aż 104. Dziękuję, proszę o zajęcie miejsca na krześle. W tym momencie odpadło już 4 zawodników. Gdy swoje szanse straci kolejna czwórka, przejdziemy do etapu drugiego. Pytanie dla pana z numerem 9. Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały jego pontyfikat był Mieczysław Mokrzycki, Pietro Marini, Tarcisio Bertone, Stanisław Dziwisz. Odpowiedź D. Jak najbardziej Stanisław Dziwisz. Pytanie dla pana Sławomira. Pierwszą encykliką, którą napisał Jan Paweł II, było Redemptoris Hominis, Odkupiciel Człowieka, Dives in Misericordia, Bogaty w Miłosierdziu, Laborem Exercens, Z Pracy, czy Slavorum Apostoli, Apostołowie Słowian? Odpowiedź B. Jeszcze raz, przepraszam, odpowiedź A. A czy B? B. Niestety, to jest niepoprawna odpowiedź. Odpowiedź A.
jest właściwą Redemptoris Homini. Bardzo dziękujemy panu Sławomirowi i proszę raz jeszcze o głośne, wyraźne odpowiedzi, żeby nie doszło tutaj do żadnej pomyłki. Pytanie dla zawodniczki z numerem 11. Podaj dokładną datę śmierci Jana Pawła II. 2 marca 2004 roku, 2 kwietnia 2004 roku, 2 kwietnia 2005 czy 2006 roku? Odpowiedź C. Jak najbardziej. 2 kwietnia 2005 roku. Pytanie dla pani Małgorzaty. W którym roku Stolica Apostolska zatwierdziła specjalnym dekretem świętego Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego? W 2014, 15, 16 czy 17 roku? W 2017. Tak, stało się to dopiero w tym roku. Zawodniczka z numerem 14. Gdzie i kiedy Jan Paweł II poświęcił krzyż ku czci księdza Jerzego Popiełuszki, który został ustawiony w pobliżu zapory jako pomnik upamiętniający męczeńską śmierć księdza Jerzego? 6 czerwca 1991 roku podczas spotkania z katechetami w katedrze we Włocławku. 7 czerwca 1991 roku na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem. 7 czerwca 1999 roku podczas mszy odprawianej w Bydgoszczy czy 7 czerwca 1999 roku podczas nabożeństwa odprawianego w Toruniu? Odpowiedź B. Tak, poświęcenie odbyło się na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem. Pytanie dla pani Aleksandry. Które miasta województwa kujawsko-pomorskiego Jan Paweł II odwiedził podczas swojej 7. pielgrzymki do Polski w 1990 roku? Toruń i Włocławek, Bydgoszcz i Włocławek, Bydgoszcz i Toruń, Toruń i Inowrocław. Odpowiedź C. Jak najbardziej, jest to poprawna odpowiedź. Pytanie dla pana Michała. W 2016 roku pochodzący z Inowrocławia Tomasz Wasilewski zdobył srebrnego niedźwiedzia na 66. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za najlepszy scenariusz filmu. Zjednoczone Stany Miłości, Ida, Płynące Wieżowce czy W sypialni? W sypialni. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Zjednoczone Stany Miłości. Prosiłbym o włączenie jednej z lampek. Pytanie dla pana Piotra. Pod Inowrocławem trwa budowa obwodnicy. Nowa droga będzie liczyć około 16 km, około 19 km, około 22 km czy około 25 km. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B, 19 km. Choć zapewne mieszkańcy Inowrocławia liczą przede wszystkim, żeby ta obwodnica powstała jak najszybciej, a odległość jest absolutnie drugoznaczna. Dziękujemy bardzo panu Piotrowi. Pytanie dla pani Janiny. Podczas międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Anaconda żołnierze Polski, USA i Wielkiej Brytanii wykonali 7 czerwca 2016 roku w okolicach Torunia przeprawę na rzece Wisła, którą pokonało ponad 300 pojazdów w drodze do krajów bałtyckich. Ćwiczenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej połączone ze strzelaniami. Operację powietrzno-desantową z udziałem spadochroniarzy, czy pozorowany szturm z wykorzystaniem 35 śmigłowców. C. Operację powietrzno-desantową z udziałem spadochroniarzy. Jak najbardziej i wielu mieszkańców Torunia miało okazję te ćwiczenia obserwować. Wracamy w takim razie do pani Natalii. W tym momencie odpadło już, z tego co widzę, 6 zawodników, więc jeżeli jeszcze 2 zawodników straci szansę, przejdziemy do etapu drugiego, w którym zawodnicy będą zadawać sobie pytania nawzajem. Pani Natalio, która gwiazda? Wydaje mi się, że to pytanie mieliśmy już zadane. Myślę, że możemy je pominąć. Przejdziemy do kolejnego pytania. Nie może być też zbyt łatwo. W 2016 roku zapadła ostateczna decyzja związana z wartą ponad 500 000 000 zł rozbudową i modernizacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Jak długo ma potrwać ta inwestycja? Planowo 36 miesięcy, planowo 48 miesięcy, planowo 60 miesięcy czy planowo 72 miesiące? Odpowiedź C. Niestety, chociaż dla pacjentów zapewne stety, planowo 36 miesięcy. Bardzo dziękujemy pani Natalio. Kolejne pytanie dla pana Eugeniusza. 19 kwietnia 2016 roku miasto Bydgoszcz obchodziło 650 urodziny, 670 urodziny, 690 urodziny czy 710 urodziny? Odpowiedź B. Jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź, 670 urodziny. Pytanie dla pani Iwony.
Zainaugurowane w czerwcu 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma być samorządowym zespołem ekspertów z dziedziny ekologii, wojewódzkim organem decydującym o kierunkach inwestycji w regionie, czy platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych z regionu, lub też samorządową komisją do spraw utylizacji odpadów komunalnych. Odpowiedź za platformą debaty. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Kolejne pytanie dla pana Jerzego. W czerwcu 2016 roku otwarto zmodernizowany dworzec kolejowy w Solcu Kujawskim. Inwestycje zrealizowano w ramach rządowego projektu Dworce Przyszłości, wojewódzkiego projektu R007 Solec Kujawski, rocznego projektu inwestycyjnego PKP, projektu samorządu województwa Beach City. Odpowiedź B. Wojewódzkiego projektu R007. Niestety, remont dworca był częścią projektu Beach City, w ramach którego zrealizowano również remonty innych dworców w naszym regionie. Bardzo dziękuję panu Jerzemu. Proszę o zgaszenie lampki i zajęcie miejsca. W tym momencie, z tego co widzę, odpadło już 8 zawodników. Pozwolę sobie szybko przeliczyć, czy rzeczywiście zostało nam 10 zawodników. Wydaje mi się, że tak. Więc w tym momencie przejdziemy już do drugiego etapu, do drugiej rundy, w którym zawodnicy będą zadawać sobie pytania wzajemnie. Przypominam, że jeżeli ktoś ma jedną szansę, może wziąć pytanie na siebie. Wówczas, jeżeli odpowie, może odzyskać szansę, ale taką akcję można wykonać tylko raz w ciągu tej rundy. Natomiast jeżeli przy jednej szansie i wzięciu pytania na siebie odpowiedź będzie błędna, oczywiście należy zgasić jedną pozostałą lampkę i zająć miejsce na krześle. Druga runda będzie trwała do momentu, w którym nie zostanie nam 3 zawodników, którzy przejdą do finału. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i możemy zaczynać, proszę Państwa. Zaczniemy od pana. Pani Janina, czy jakoś mogę wyjaśnić jeszcze coś? Proszę powiedzieć, że chce pani wziąć odpowiedź na siebie i wówczas, jeżeli odpowiedź nie będzie poprawna, będzie mogła pani odzyskać jedną szansę. Dobrze, szanowni państwo, zaczynamy od pana Eugeniusza. Kolejnym pytaniem. Panie Eugeniuszu, proszę wyznaczyć osobę, która odpowie na pytanie. Może być to pan, a może być to jeden z zawodników, którzy dzisiaj z nami grają. Ale w tej chwili pytaniem pierwszy ma być pierwszy. A nie może, oczywiście ma pan 2 szanse, więc musi pan wyznaczyć osobę, która odpowie na to pytanie. Kto to ma być? Koleżanka. Zawodniczka z numerem 5, pani Iwona. Pierwszą zakończoną inwestycją finansowaną ze środków nowej perspektywy na lata 2014-2020 była w województwie kujawsko-pomorskim. Budowa nowej siedziby domu dziecka w Brzeziu, rozbudowa budynku przychodni w Warlubiu, budowa nowego szpitala w Toruniu, czy kolejny etap rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy? Budowa nowej siedziby domu dziecka w Brzeziu. Jak najbardziej, jest to poprawna odpowiedź. Pani Iwono, proszę wyznaczyć kolejną osobę. Może pan z numerem 9. Pan z numerem 9, czyli pan Filip. Panie Filipie. Żaden polski region nie miał tylu medalistów Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, ile województwo kujawsko-pomorskie. Łącznie reprezentanci naszego regionu zdobyli na tych zawodach 3 z 16 polskich medali, 4 z 16 polskich medali, 5 z 16 polskich medali, czy 6 z 16 polskich medali? Odpowiedź B. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Dokładnie 1/4 polskich medali zdobyli zawodnicy z województwa kujawsko-pomorskiego. Panie Filipie, może pan zdecydować, czy wybrać kolejną osobę, czy też wziąć pytanie na siebie? Proszę pana z numerem 18. Pan z numerem 18. W 2016 roku Sejmik Województwa nadał tytuły honorowych obywateli regionu 2 wybitnym postaciom. Biskupowi toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu oraz żużlowcowi Tomaszowi Golobowi, prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu, wirtuozowi fortepianu Rafałowi Blechaczowi, czy aktorce Katarzynie Żak. Proszę odpowiedź. Jak najbardziej. Poprawna odpowiedź w ostatniej chwili. Rafał Blechacz otrzymał ten zaszczytny tytuł. Przechodzimy dalej. Pytanie dla pani Janiny. A przepraszam, wyznacza pan pytanie. To mój błąd. Może pani z numerem 13? Pani z numerem 13. Proszę bardzo, pytanie dla pani Małgorzaty. W styczniu 2016 roku uroczyście otwarto nowe strażackie centrum szkoleniowe. W Żninie, niedaleko Bydgoszczy, we Włocławku, w Grudziądzu czy w Łubiance, niedaleko Torunia? Odpowiedź D.
Tak, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Proszę wyznaczyć kolejną osobę. Pan z numerem 9. Znowu pytanie do pana Filipa. W 2016 roku w trzech współorganizowanych przez samorząd województwa programach upowszechniania sportu Umiem pływać, lekkoatletyka dla każdego oraz Kujawsko-Pomorskie Szkółki Kolarskie uczestniczyło prawie 6 tysięcy uczniów, prawie 3 tysiące uczniów, prawie 5 tysięcy uczniów czy prawie 2 tysiące uczniów? Odpowiedź C. Niestety poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Prawie 6 tysięcy uczniów. Bardzo dziękujemy. W tym momencie zadam pytanie zawodnicze z numerem 11, jako że pan Filip nie może już decydować, kogo dalej wybrać. Pierwszą powojenną paradą inaugurującą sezon kuracyjny zorganizowano 1 maja 2016 roku w Inowrocławiu, w Ciechocinku, w Wieńcu Zdroju koło Włocławka czy w Grudziądzu. Odpowiedź B. Jak najbardziej w Ciechocinku. Proszę wyznaczyć kolejną osobę. To może pani z numerem 15. Pytanie dla pani Aleksandry. W 2016 roku grudziądzki klub żużlowy GKM po raz pierwszy w historii wygrał drużynowy turniej par klubowych. Zajął miejsce na podium najwyższej ligi żużlowej. Utrzymał się w najwyższej lidze żużlowej, czy udostępnił stadion na potrzeby realizacji żużlowego cyklu Grand Prix? Odpowiedź C. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Utrzymał się w najwyższej lidze żużlowej. Panowie, widziałem, kiwali głowami, również znali odpowiedź na to pytanie. Kogo wyznaczamy do kolejnej odpowiedzi, do kolejnego pytania? Może pani numer 7? Pani z numerem 7. Kujawy to jedna z krain geograficznych województwa kujawsko-pomorskiego. Po której stronie Wisły leży? Po prawej, po lewej, po obu stronach leży z dala od Wisły na obrzeżach województwa. Odpowiedź B. Tak, jest to kraina leżąca po lewej stronie Wisły. Proszę wyznaczyć kolejnego zawodnika. Pani 19. Pytanie dla pani Marii. Które z wymienionych miast województwa kujawsko-pomorskiego nie leży nad Wisłą? Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz czy Inowrocław? Odpowiedź D. Jak najbardziej poprawna odpowiedź. Inowrocław nie leży nad Wisłą. Pan 18. Pytanie dla pana Michała. Ile kilometrów wynosi całkowita długość Wisły? Ile z nich przypada na województwo kujawsko-pomorskie? 1040 i 200 kilometrów, 1047 i 200, 1007 i 205 czy 1047 i 205? Odpowiedź B. Niestety. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Całkowita długość Wisły to 1074 km, a przez nasze województwo przebiega odcinek o długości 205 km. Zadamy zatem kolejne pytanie pani Janinie. Nad Wisłą przed wiekami budowano wiele zamków. Szereg z nich postawili krzyżacy. Tylko jeden z krzyżackich zamków powstał na lewym brzegu Wisły. O zamek w jakiej miejscowości chodzi? W Małej Nieszawce, w Toruniu, w Świeciu czy w Bobrownikach? Niestety chodzi o zamek w Małej Nieszawce. Bardzo dziękujemy pani Janino. W tym momencie zostało, proszę zająć swoje miejsce na krześle, bo widzę, że już obie szanse zostały stracone. W tym momencie zostało nam 7 zawodników. Przypominam, że do finału przechodzi 3 najlepszych graczy. Zaczynamy w takim razie z pytaniem od pana Eugeniusza. W najszerszym odcinku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szerokość koryta Wisły dochodzi do 0,5 kilometra, 1 kilometra, 250 metrów czy 1,5 kilometra? Odpowiedź B. Tak, szerokość Wisły to 1 kilometr, maksymalnie 1 kilometr. Kogo wyznaczamy do kolejnej odpowiedzi? Proszę, pytanie dla pani Iwony. Mieszkaniec Nakła, Maciej Boiński, z okazji Roku Wisły wyruszył w styczniu 2017 roku na pieszą wędrówkę wzdłuż jej brzegu. Ile czasu zajęło mu przejście od źródeł do ujścia rzeki? 20, 80, 54 czy 67 dni? 54 dni. Tak, jak najbardziej pan Maciej wędrował przez 54 dni. Któż odpowie na kolejne pytanie? Tak, pani z numerem 7? Pytanie dla pani Doroty. W rezerwacie Kulin, leżącym w granicach administracyjnych Włocławka, w pobliżu Tamy, rośnie wyjątkowa roślina, dyptam jesionolistny. Jaka jest jego inna nazwa?
bucik Matki Boskiej, srebrniki Judasza, gorejący krzew Mojżesza czy igła Kleopatry? Odpowiedź C. Tak, gorejący krzew Mojżesza, jak najbardziej. Proszę o wybranie kolejnego zawodnika. 14. 14, tak? Pytanie dla pani Kamili. Nieszawa, leżąca na 702 kilometrze Wisły, ma szczególnie ciekawą historię. Była kilkakrotnie przenoszona z miejsca na miejsce. Ilukrotnie? Pięciokrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie czy siedmiokrotnie? Czterokrotnie. Tak, Nieszawa była przenoszona aż 4 razy. Kto odpowie na kolejne pytanie? To może pani obok? Dobrze, pani z numerem 13, pani Małgorzata. Na 714 kilometrze Wisły leży jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk. O jakim mieście mowa? O Ciechocinku, o Wieńcu Zdroju, o Inowrocławiu czy o Grudziądzu? Ciechocinku. Jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Proszę o wyznaczenie kolejnego zawodnika. Może pani z numerem 7. Pani z numerem 7. Wzdłuż całej Wisły biegnie wiślana trasa rowerowa. W Kujawsko-Pomorskim ma ona dwa odcinki ciągnące się wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki. Jaka jest ich długość? 210 i 250 km, 210 i 244 km, 244 i 215 km, czy 250 i 215 km? Odpowiedź B. Tak, jest to poprawna odpowiedź. 210 i 244 kilometry. Przypominam też, że może pani wziąć pytanie na siebie, by odzyskać jedną utraconą szansę lub wyznaczyć innego zawodnika. 13. Pani z numerem 13. Na 907 kilometrze Wisły leży miasto słynące ze wspaniale zachowanej średniowiecznej zabudowy. Dziś nazywane miastem zakochanych. O jakim mieście mowa? O Chełmnie, o Toruniu, o Świeciu czy o Włocławku? Tak, zdecydowanie jest to poprawna odpowiedź. Kogo wyznaczamy do kolejnego pytania? Pani z numerem 5. Pani z numerem 5, pani Iwona. W jednym z nadwiślańskich miast województwa kujawsko-pomorskiego w kaplicy katedry znajduje się dzieło Wita Stwosza, tumba grobowa biskupa Piotra. W którym mieście znajduje się ten cenny zabytek? W Toruniu, w Bydgoszczy, we Włocławku czy w Chełmnie? We Włocławku. Jak najbardziej. Numer 15. Pani z numerem 15, pani Aleksandra. W Dolinie Wisły, w okolicach Świecia, leży miejscowość Chrystkowo, w której zachowały się zabudowania pozostawione przez holenderskich osadników z XVII wieku. Byli to menonici, luteranie, baptyści czy adwentyści? Odpowiedź D. Niestety są to zabudowania menonickie. Kogo wyznaczamy do kolejnego pytania? A, rozumiem. Błędna odpowiedź. W takim razie przechodzimy do kolejnej osoby i wracamy na początek do pana Eugeniusza. Ziemia Dobrzyńska, która rozciąga się po prawej stronie Wisły, swoją nazwę wzięła od Golubia Dobrzynia, Dobrej Wsi, Dobrego czy Dobrzynia nad Wisłą? Dobrzynia nad Wisłą. Tak, jest to zdecydowanie poprawna odpowiedź. Kogo wyznaczamy? Panią numer 11. Pani z numerem 11. Na lewym brzegu Wisły, w okolicach Sartowic, uwagę przyciągają wyniosłe wzgórza. Jaka jest ich nazwa? Pałac Czarta, Czarcie Sioło, Złe Wzgórza czy Czarcie Góry? Odpowiedź D. Tak, są to Czarcie Góry. Proszę o wyznaczenie kolejnego zawodnika. Daję pytanie. Jeszcze raz. Pan numer 4, tak? Pan z numerem 4, Eugeniusz, pytanie wraca do pana. Naprzeciwko Fordonu, na 773 kilometrze Wisły, leży Ostromecko, słynące z dwóch wspaniałych pałaców. Jaką nazwę nosi miejsce, w którym Ostromecko zostało wybudowane? Kępa Ostromecka, Kępa Fordońska, Wyspa Ostromecka czy Ostromeckie Wzgórze? Odpowiedź A. Tak, Kępa Ostromecka, jest to prawidłowa odpowiedź. Proszę o wyznaczenie kolejnego zawodnika. Numer 15. Pani z numerem 15. Kompleks leśny otaczający oraz łączący Bydgoszcz i Toruń to Puszcza Bydgoska, Puszcza Notecka, Puszcza Biała czy Bory Tucholskie? Odpowiedź A. Tak, jest to Puszcza Bydgoska. Może pani oczywiście wziąć pytanie na siebie lub wyznaczyć kolejnego zawodnika. Może pani numer 11. Pani z numerem 11, pytanie dla pani Marii. Który z poniższych parków krajobrazowych znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Nadgoplański Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Brodnicki Park Krajobrazowy czy wszystkie powyższe? Odpowiedź D. Tak,
Wszystkie powyższe parki znajdują się na terenie naszego województwa. Może pani numer 5. Pani z numerem 5, pani Iwona. Jaką nazwę nosi rasa gęsi hodowana w Instytucie Zootechniki w Kołundzie Wielkiej? Gęś pomorska, gęś kołucka biała, gęś tuluska gospodarcza czy gęś duża szara? Gęś kołucka biała. Jak najbardziej, jak sama nazwa wskazuje, w Kołudzie hoduje się gęś kołucką białą. Proszę o wyznaczenie kolejnego zawodnika. Pani numer 7. Pytanie dla pani Doroty. Z którym z poniższych województw nie graniczy województwo kujawsko-pomorskie? Z łódzkim, z warmińsko-mazurskim, z zachodniopomorskim czy z mazowieckim? Odpowiedź D. Niestety, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Z zachodniopomorskim. Bardzo dziękujemy, pani Doroto. W tym momencie zostało 6 zawodników i kontynuujemy serię pytań, rozpoczynając od pani Marii. Która z poniższych rzek nie przepływa przez województwo kujawsko-pomorskie? Linawa, Zgłowiączka, Montawa, Tążyna. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Linawa nie przepływa przez województwo kujawsko-pomorskie. Może pani... Pani z numerem 13, tak? Tak? 13. Pytanie dla pani Małgorzaty. Która z poniższych rzek przepływających przez województwo kujawsko-pomorskie jest najdłuższa? Brda, Noteć, Osa czy Drwęca? Odpowiedź A. Niestety Brda nie jest najdłuższą rzeką, jest nią Noteć. Proszę o zgaszenie jednej lampki symbolizującą utraconą szansę i przechodzimy do pytania dla pani Kamili. Przebiegająca przez województwo kujawsko-pomorskie międzynarodowa droga wodna łącząca Antwerpię z Kłajpedą to droga E70, droga E40, droga E30 czy droga E10? A. Tak, jest to międzynarodowa droga wodna E70. Proszę wyznaczyć kolejnego zawodnika. Pan 4? Tak, pytanie dla pana Eugeniusza. Patronem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy jest Henryk Wieniawski, Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski czy Fryderyk Chopin? Odpowiedź C. Tak, Ignacy Jan Paderewski, jak najbardziej zgadza się. Kogo wyznaczamy do kolejnej odpowiedzi? Numer 13. Pani z numerem 13. Kto jest gospodarzem organizowanego od 1992 roku Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży? Pałac Lubostroń. Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy czy Akademia Muzyczna w Bydgoszczy? Odpowiedź B. Tak, jest to oczywiście słynny ośrodek Chopinowski w Szafarni. I proszę wyznaczyć kolejną odpowiedź lub może pani wziąć pytanie na siebie. Pani z numerem 15. Pani z numerem 15, pani Aleksandro. Który z poniższych obiektów uchodzi za najdłużej realizowaną budowlę teatralną w powojennej Polsce? Teatr imienia Wila Machorzycy w Toruniu, Teatr Baj Pomorski w Toruniu, Opera Nowa w Bydgoszczy czy Teatr Impresaryjny imienia Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku? Odpowiedź C. Tak, ten niechlubny tytuł należy do Opery Nowa w Bydgoszczy. Proszę wyznaczyć kolejną osobę, która odpowie na pytanie. Może pan numer 4? Pytanie do pana Eugeniusza. Jak nazywa się zbiornik retencyjny na Brdzie o powierzchni 1560 hektarów, który jest popularnym ośrodkiem wypoczynku dla bydgoszczan? Zalew Koronowski, Zalew Grudecki, Zalew Żurski czy Zalew Smukalski? Odpowiedź A. Tak, jest to Zalew Koronowski. Wielu bydgoszczan spędza tam co cieplejsze weekendy. Proszę o wyznaczenie kolejnej osoby. Pytanie dla pani Iwony. Kto jest patronem Moto Areny Stadionu Żużlowego w Toruniu? Janusz Plewiński, Zbigniew Raniszewski, Marian Rosę czy Jan Ząbik? Odpowiedź C. Zdecydowanie Marian Rosę. Któż odpowie na kolejne pytanie? Pan numer 4. Pytanie do pana Eugeniusza wraca. Kto jest patronem, którego klubu wychowankiem jest Tomasz Golob? Indywidualny mistrz świata na żużlu. GKM Grudziądz, Polonia Bydgoszcz, Apator Toruń, Start Gniezna. Odpowiedź B. Tak, zdecydowanie jest to Polonia Bydgoszcz i każdy fan żużla w naszym województwie zapewne również zna odpowiedź na to pytanie. Pani numer 14.
Pani numer 14, pytanie dla pani Kamili. Który znany hollywoodzki aktor w 2012 roku mówił w reklamie województwa kujawsko-pomorskiego: cieszę się, że tu jestem. Czy był to Liam Neeson, Ben Affleck, Forrest Whitaker czy Keanu Reeves? B. Nie, był to Keanu Reeves, twórca słynnej roli chociażby z Matrixa. Kolejne pytanie, tym razem dla pani Aleksandry, jako że pani Kamila udzieliła błędnej odpowiedzi. Z kopalni którego minerału słynie Inowrocław? Granitu, kwarcu, chlorku sodu czy kalcytu? C. Tak, chlorku sodu, oczywiście. Przechodzimy do której osoby? Której osobie zadamy kolejne pytanie? Może pani 13. Pani z numerem 13, pani Małgorzata. Które miasto powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego powstało na bazie folwarku wyodrębnionego z majątku szlachcica Aleksandra Słomińskiego? Brudnica, Aleksandrów Kujawski, Radziejów czy Rypin? Proszę o odpowiedź. Niestety, czas upłynął, zanim zdążyła pani odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy, proszę o zgaszenie swoje szansy. Zostało w tym momencie 5 zawodników, a prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Szlachcic Aleksander Sumiński ufundował Aleksandrów Kujawski. Przejdźmy w takim razie dalej, jako że pani z numerem 13 odpadła z gry. Pytanie skieruję do pani Kamili. Ozdobą rynku którego miasta regionu jest wybudowany w 1771 roku dom pod Kapturem? Golubia Dobrzynia, Chełmna, Rypina czy Ciechocinka? Tak, jest to poprawna odpowiedź. Ten budynek mieści się w Golubiu Dobrzyniu. Proszę wyznaczyć kolejną osobę. To pan numer 4. Pytanie do pana Eugeniusza. W którym mieście powiatowym regionu znajduje się kanał Trynka, który według legendy miał zaprojektować Mikołaj Kopernik? W Toruniu, w Golubiu Dobrzyniu, w Wąbrzeźnie czy w Grudziądzu? Grudziądzu. Tak, według legendy ten kanał miał być wybudowany w Grudziądzu. Kto odpowie na kolejne pytanie? Numer 15. Proszę bardzo, pytanie dla pani Aleksandry. Które z czterech poniższych jest największym naturalnym jeziorem w województwie kujawsko-pomorskim? Jezioro Głuszyńskie, jezioro Żnińskie Duże, jezioro Gopło czy jezioro Mogileńskie? Odpowiedź C. Tak, jak najbardziej, z którym zresztą wiąże się słynna legenda. Kto odpowie na kolejne pytanie? Proszę, bardzo pytanie dla pani Marii. W jakiej części naszego województwa leży Lipno? Na Pałukach, w ziemi dobrzyńskiej, na Kociewiu czy na Kujawach? B. Tak, Lipno leży na terenie ziemi dobrzyńskiej. Proszę wyznaczyć kolejnego zawodnika. Pani numer 5. Pani Iwono, jednym z ważniejszych zabytków Mogilna jest ufundowany przez króla Kazimierza Odnowiciela klasztor benedyktynów, pochodzący z IX wieku, XII wieku, XIII czy XIV wieku. Odpowiedź za XIII wieku. Nie, był to klasztor znacznie wcześniejszy. Powstał w XI wieku. Proszę o zgaszenie jednej z szans. I kolejne pytanie skieruję do pani Marii. W jakiej części województwa kujawsko-pomorskiego leży Nakło nad Notecią? Na Kaszubach, na Pojezierzu Dobrzyńskim, na terenie Krajny czy na Pałukach? To będzie odpowiedź C. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Nakło leży na terenach Krajny. Proszę wyznaczyć kolejną osobę. Pani numer 15. Pytanie do pani Aleksandry. Tablice rejestracyjne zaczynające się od CRA wydawane są dla pojazdów z Radzynia Chełmińskiego, powiatu radziejowskiego, powiatu rypińskiego czy powiatu radzyńskiego? Powiatu radziejowskiego. Tak, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Kto odpowie na kolejne pytanie? Pytanie do pani Kamili. Gdzie znajduje się dom kaźni?
czyli dawny komisariat, gdzie w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji członkowie paramilitarnego Selbstschutzu i funkcjonariusze Gestapo przetrzymywali, torturowali oraz mordowali mieszkańców ziemi dobrzyńskiej. W Szubinie, we Włocławku, w Strzelnie czy w Rypinie? W Rypinie. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Proszę wyznaczyć kolejną osobę lub może też pani wziąć pytanie na siebie, by odzyskać utraconą szansę. Pani numer 5. Pytanie do pani Iwony. W herbie którego miasta województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się wizerunek świętego Wawrzyńca z żółtym nimbem na niebieskim tle? Bydgoszczy, Włocławka, Solca Kujawskiego czy Sępólna Krajeńskiego? Solca Kujawskiego. Niestety, wizerunek świętego Wawrzyńca znajduje się w herbie Sępólna Krajeńskiego. Bardzo dziękuję. W tym momencie zostało czterech zawodników. Dwoje ma dwie szanse, panie mają po jednej szansy. W tym momencie osoba, która odpadnie, zasiada na krzesełku, a pozostała trójka dostaje się do rundy finałowej, w której zawalczymy o główną nagrodę. Przechodzę zatem do pytania dla pani Marii. Klub sportowy MLKS Krajna, którego wychowankiem jest m.in. sztangista Bartłomiej Bąk, znajduje się w Sępólnie Krajeńskim, Mroczy, Nakle czy Toruniu? Odpowiedź A. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Bartłomiej Bąk trenował w Sępólnie Krajeńskim. Kto odpowie na kolejne pytanie? Pani numer 15. Pytanie do pani Aleksandry. Ruiny jednego zamku wodnego na terenie państwa, jedynego zamku wodnego na terenie państwa krzyżackiego stoją w Chełmnie, Świeciu, Toruniu czy Golubiu Dobrzyniu? B. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Ruiny jedynego zamku wodnego stoją w Świeciu. Kto odpowie na kolejne pytanie? Może pan numer 4? Pytanie do pana Eugeniusza. Legendarna patronka którego miasta uratowała je przed wojskami krzyżackimi, ukazując się obrońcom i nakazując im rzucać we wrogów chlebem? Inowrocławia, Grudziądza, Tucholi czy Świecia? Świecia. Niestety jest to niepoprawna odpowiedź. Chodziło o patronkę Tucholi. Pan Eugeniusz traci jedną z szans. Przechodzimy do pani Marii. Znów pytanie do pani Marii. Która z poniższych dróg krajowych nie przecina województwa kujawsko-pomorskiego? Droga krajowa nr 15, droga krajowa nr 25, droga krajowa nr 36 czy droga ekspresowa S5? Odpowiedź C. Tak, województwa kujawsko-pomorskiego nie przecina droga krajowa nr 36. Proszę wyznaczyć kolejną osobę. Pani numer 15. 15. Pytanie do pani Aleksandry. Nad którą rzeką leży Koronowo? Nad Wdą, nad Osą, nad Drwęcą czy nad Brdą? Odpowiedź A. Niestety, Koronowo leży nad rzeką Brdą. Bardzo dziękuję pani Aleksandrze. Zostało trzech zawodników. Wielkie brawa. Wszyscy przechodzą do rundy finałowej. Robimy w tym momencie krótką przerwę. Zapraszam państwa po przerwie na rundę finałową. Kujawsko-pomorskie. Lubię tu być. Trzydzieści pięć lat byłem astronomem i odkryłem kilka naprawdę fajnych gwiazd. Jeszcze fajniejsze okazało się pokazywanie ludziom odkryć moich kolegów.
Tu w piwnicach redaguje Uranię, jeden z trzech najstarszych poświęconych upowszechnianiu astronomii tytułów na świecie. Tu, w naszym regionie, zrodziły się astrobazy, unikatowy projekt edukacyjny ukazujący niebo jako źródło kultury. Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być! Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być. I będzie także nowa komora z tamtej strony jeziora. Koło gospodyń wiejskich w Bolesławiu powstało dawno temu, w latach 60. Bardzo lubimy się spotykać z sobą, śpiewamy, wystawiamy również scenki kabaretowe, ciągle coś wymyślamy, robimy. Są to osoby bardzo aktywne i są to osoby takie, które chcą robić coś więcej niż tylko pracować w swoim gospodarstwie. Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie wewnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być. Nazywam się Piotr Wepych. Do służby w Państwowej Straży Pożarnej wstąpiłem w 2002 roku. Przez ten czas brałem udział w setkach akcji. Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być. Witamy Państwa. Po przerwie przechodzimy do rundy finałowej. Przypominam, że główną nagrodą w konkursie Znani i Nieznani Kujawsko-Pomorskiego jest 5000 zł. Mamy trzech finałowych zawodników. Każdy z Państwa ma w tym momencie dwie szanse. Na powrót każdy z Państwa ma dwie szanse. Oczywiście w momencie błędnej odpowiedzi należy zgasić jedną szansę. Jeżeli odpowiecie Państwo dwa razy błędnie, odpadacie Państwo z rundy finałowej. Wygrywa oczywiście ta osoba, która jako jedyna zachowała swoje szanse w momencie, kiedy pozostali zawodnicy nie będą już mieli ani jednej szansy, lub w przypadku
gdy po wyczerpaniu puli pytań gracze będą mieli jeszcze szansę, zwycięży ten, kto zgromadzi najwięcej punktów. Punkty widoczne są tutaj po mojej prawej stronie. Na początku zadaję Państwu pytania. W momencie, gdy odpowiecie Państwo dwukrotnie poprawnie, zyskujecie Państwo prawo do wyznaczania innego zawodnika do odpowiedzi na to pytanie. Możecie Państwo również wziąć pytanie na siebie. Wówczas otrzymacie nie jeden, a dwa punkty, ale tylko w przypadku poprawnej odpowiedzi. Myślę, że wszystko jest już jasne i możemy rozpocząć rundę finałową od pytania dla pana Eugeniusza. Kto jest patronem Torunia? Święty Marcin, święty Jan Chrzciciel. A, przepraszam, w takim razie nie zgraliśmy się tutaj. Ja już pozwolę sobie przełączyć i zaraz zadam panu pytanie. W porządku. XVIII-wieczny kanał bydgoski łączy Bydgoszcz z Nakłem nad Notecią, Świeciem, Toruniem czy Koronowem? A, Nakłem nad Notecią. Jest to poprawna odpowiedź. Pytanie do pani Marii. Kto jest patronem Torunia? Święty Marcin, święty Jan Chrzciciel, święta Małgorzata czy święty Wojciech? Odpowiedź B. Tak, patronem Torunia jest święty Jan Chrzciciel. Kolejne pytanie dla pani Kamili. Jaką nazwę nosi toruńskie lodowisko, na którym swoje mecze rozgrywa hokejowa drużyna KS Toruń KSA? Torbyt, Torwar, Tortor czy Ligawa? C. Tak, oczywiście jest to Tortor. Każdy z Państwa odpowiedział raz poprawnie. Przechodzimy do kolejnej rundy pytań. Kogo przedstawia najbardziej znany toruński pomnik stojący na rynku staromiejskim? Józefa Halera, księdza Jerzego Popiełuszkę, Władysława Raczkiewicza czy Mikołaja Kopernika? Odpowiedź D. Tak, oczywiście jest to Mikołaj Kopernik. Druga szansa dla pana i w tym momencie może pan wyznaczyć kolejną osobę, która odpowie na to pytanie. Pani Maria. Pytanie dla pani Marii. Tak zwana dzielnica muzyczna, na terenie której znajduje się Filharmonia oraz zespół szkół muzycznych, znajduje się w Bydgoszczy, w Toruniu, we Włocławku, w Inowrocławiu. Odpowiedź A. Odpowiedź A. Taka dzielnica znajduje się oczywiście w Bydgoszczy. Również jest to druga poprawna odpowiedź pani Mario, więc może pani wyznaczyć albo pana Eugeniusza, albo panią Kamilę lub wziąć pytanie na siebie. To pana. Pytanie dla pana Eugeniusza. Gdzie znajduje się rezerwat przyrody Kulin, którego najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest gorejący krzew Mojżesza? W Borach Tucholskich, we Włocławku, w Grudziądzu czy w Bydgoszczy? We Włocławku. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Kto odpowie na kolejne pytanie? Koleżanka na trzecim stanowisku. Pytanie do pani Kamili. Który z poniższych powiatów zajmuje największy obszar? Powiat rypiński, powiat aleksandrowski, powiat świecki, powiat wąbrzeski. C. Powiat świecki. Tak, tak. Powiat świecki zajmuje największy obszar. Również jest to dla pani druga poprawna odpowiedź, zatem wszyscy zawodnicy mogą już wyznaczać innych zawodników do odpowiedzi bądź brać pytania na siebie. Kto odpowie? To może pana? Pan Eugeniusz. Które z poniższych miast charakteryzuje największa gęstość zaludnienia? Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek? Inowrocław. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Najwyższa gęstość zaludnienia charakteryzuje Inowrocław. Kto odpowie? Pani Maria. Pytanie dla pani Marii. Jaki procent powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego stanowią lasy? Około 13%, około 23%, około 33% czy około 43%? Odpowiedź B. Tak, około 23% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego zajmują lasy. Kogo wyznaczamy, pani Mario? Pani Kamila. Które z poniższych miejscowości nie jest uzdrowiskiem? Inowrocław, Pakość, Ciechocinek czy Wieniec Zdrój? Pakość. Tak, Pakość nie jest uzdrowiskiem. Kto odpowie na kolejne pytanie, pani Kamilo? Pan może? Pan Eugeniusz. Pytanie do pana Eugeniusza. Najbardziej na północ położony powiatem naszego województwa jest powiat Tucholski, powiat świecki, powiat grudziądzki czy powiat sępoleński? Powiat Tucholski. Tak jest, powiat Tucholski jest najbardziej wysunięty na północ. Pani Kamila.
pytanie do pani Kamili. Najbardziej na wschód, tym razem położonym powiatem naszego województwa jest powiat lipnowski, powiat świecki, powiat brodnicki czy powiat rypiński? Powiat brodnicki. Tak, Brodnica i powiat brodnicki najbardziej wysunięte na wschód. Pani Maria. Pytanie do pani Marii. Na jakiej wysokości znajduje się wierzchołek wzniesienia Gór Obkaskich, czyli najwyższy punkt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? 255,6 metrów nad poziomem morza, 427,7, 349,4 metra, czy 188,8 metra nad poziomem morza? Odpowiedź D. Tak, oczywiście jest to poprawna odpowiedź. Kogo wyznaczamy, pani Mario? Pani Kamila. Na siebie, a. Spróbuję. Pani Maria ryzykuje, bardzo dobrze. W którym z poniższych miast regionu nie ma stoku narciarskiego? W Mroczy, w Bydgoszczy, w Unisławiu czy w Fojutowie? Kopałam się. Jeszcze raz prosiłbym o odpowiedź. A. Tak, oczywiście jest to poprawna odpowiedź. Stoku nie ma w Mroczy i pani Maria otrzymuje podwójne punkty za tą odpowiedź. Kto odpowie na kolejne pytanie? To dla Kamili. Tym razem pytanie dla pani Kamili. Z produkcji jakiego materiału słynie świecie? Plastiku, sukna, papieru czy wełny? A. Niestety jest to błędna odpowiedź. W świecie są słynne zakłady papiernicze. Prosiłbym o zgaszenie jednej z lampek. I pytanie, jako że pani Kamila odpowiedziała błędnie, kieruję do pana Eugeniusza. Jaki procent powierzchni Polski stanowi powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego? Około 4,5%, około 5,7%, około 6,3% czy około 7,4%? Odpowiedź B. Odpowiedź B, tak? Jest to poprawna odpowiedź. Oczywiście około 5,7%. Panie Eugeniuszu, proszę wyznaczyć kolejną osobę lub wziąć pytanie na siebie. Pani Kamila. Pytanie dla pani Kamili. Z jakim innym województwem województwa kujawsko-pomorskie dzieli najdłuższy odcinek granicy? Z województwem łódzkim, z województwem mazowieckim, z województwem pomorskim, z województwem wielkopolskim? Z wielkopolskim. Tak, najdłuższy odcinek granicy kujawsko-pomorskie dzieli z województwem wielkopolskim. Proszę wyznaczyć kolejną osobę. Pani Mario, z którego surowca naturalnego słynie rejon Barcina? Pakości i piechcina. Węgla brunatnego, węgla kamiennego, wapienia czy gazu ziemnego? Odpowiedź A. Niestety, jest to niepoprawna odpowiedź. W tych okolicach są bogate złoża wapienne. Przechodzimy w takim razie do pani Kamili, idąc w prawą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Który z powiatów ma największy odsetek lasów? Tucholski, bydgoski, chełmiński czy radziejowski? Niestety jest to niepoprawna odpowiedź. Bory Tucholskie wykonują tutaj lwią część pracy. Proszę jeszcze o zgaszenie jednej lampki. Bardzo dziękujemy pani Kamili. Myślę, że należą się brawa. W finałowym starciu pozostali pan Eugeniusz i pani Maria. Pan Eugeniusz dwie szanse, pani Maria jedna szansa. I zaczynamy od pana Eugeniusza. Ile miast leży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? 47, 52, 61 czy 79? 52. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego leżą 52 miasta. Pytanie dla pani Marii. Jaki procent mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego mieszka w Bydgoszczy, największym mieście regionu? Około 9%, około 12%, około 15% czy około 18%? Odpowiedź D. Tak, poprawna odpowiedź. Około 18% mieszkańców województwa mieszka w Bydgoszczy. Pytanie dla pana Eugeniusza, czy chciałaby pani wziąć pytanie dla siebie? Proszę. Pytanie dla pana Eugeniusza? Tak. Tak. Przez które z poniższych miast regionu nie przebiega autostrada A1? Warlubie, Kowal, Toruń czy Inowrocław? Inowrocław. Jak najbardziej poprawna odpowiedź. Rozumiem, że pytanie kierujemy do pani Marii. Czy... Tak jest. Najdłuższy most w Polsce znajduje się na południe od Grudziądza, most na trasie autostrady A1,
W Toruniu most autostradowy imienia Armii Krajowej. W Bydgoszczy most fordoński imienia Rudolfa Modrzejewskiego. We Włocławku most imienia Edwarda Śmigłego Rydza. Odpowiedź C. Niestety, panie Mario, to jest niepoprawna odpowiedź. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Wielkie brawa zarówno dla pani Marii, jak i dla pana Eugeniusza, który wygrywa finał. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom. Myślę, że najwyższy czas wręczyć nagrody. Zapraszamy państwa na środek, całą trójkę finalistów. O wręczenie nagrody oczywiście poproszę pana Sławomira Kopyścia, członka zarządu województwa. No cóż, może rozpoczniemy jednak od miejsca trzeciego. Tak jest, kierowanego do pani Kamili. Proszę pokazać nagrody w stronę kamer, najlepiej tutaj, w stronę obiektywów. Drugie miejsce dla pani Marii. Oczywiście bardzo zasłużona, olbrzymia wiedza. Ja mam nadzieję, że to w ogóle będzie remis, bo tak państwo odpowiadają. Wielkie brawa, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom. Bardzo dziękujemy finalistom dzisiejszego konkursu. I cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia za rok.